Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Michał Syska i chciałem Państwa bardzo serdecznie przywitać w imieniu Stowarzyszenia Ośrodek Myśli Społecznej Ferdynanda Lassala oraz Fundacji im. Felicji Schelberta na spotkaniu dyskusyjnym zatytułowanym Czy bardziej demokratyczna i solidarna Europa jest możliwa? Jest mi niezmiernie miło, że możemy się spotkać już po raz szósty na debacie lassalowskiej, ponieważ jest to już dłuższa tradycja, która związana jest z patronem naszego ośrodka, czyli Ferdynandem Lassalem, wrocławianinem, założycielem niemieckiej socjaldemokracji, który 11 kwietnia 1825 roku urodził się właśnie tutaj we Wrocławiu i chcąc uczcić właśnie pamięć o tym najwybitniejszym polityku, jaki przyszedł na świat w naszym mieście, od kilku lat organizujemy razem z Fundacją imienia Friedricha Eberta debaty poświęcone problemom współczesnego świata, w których uczestniczą przedstawicielki, przedstawiciele progresywnych środowisk intelektualnych bądź politycznych z całej Europy. Gościliśmy wybitne postacie świata politycznego, świata nauki z profesorem, niestety już nie żyjącym profesorem Zygmuntem Baumanem i dlatego bardzo się cieszę, że także w tym roku nasze zaproszenie do Wrocławia przyjęło tak znane komitet grono panelistek i panelistów. Chciałem serdecznie przywitać pana profesora Wolfganga Schroedera z Uniwersytetu w Kassel, byłego eksperta G-Metal, autora wielu tekstów naukowych, publikacji naukowych poświęconych między innymi stosunkom przemysłowym, byłego sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Rodziny Landu Brandenburgia. Serdecznie witam dr Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk, filozofkę, ekspertkę w dziedzinie edukacji, byłą członkinię Zarządu Krajowego Partii Razem i także byłą, czy być może wciąż, obecną współpracowniczką Janisa Varoufakisa, ale także współpracowniczką Ośrodka Myśli Społecznej Ferdynanda Lassala. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Serdecznie chciałem przywitać profesora Gawina Rej, wykładowcę, socjologa związanego z Akademią Koźmińskiego w Warszawie, a także członka Brytyjskiej Partii Pracy. I chciałem bardzo serdecznie podziękować za to, że podjęła się zadania moderowania naszego dzisiejszego spotkania. Pani redaktor Agacie Szcześniak z OKO.press. Bardzo, bardzo dziękuję i serdecznie witam we Wrocławiu. Szanowni Państwo, nasze dzisiejsze spotkanie jest poświęcone Europie, ponieważ Europa staje na rozdrożu. Otóż w przeciągu ostatnich lat obserwujemy na mapie wyborczej Europy znaczący wzrost poparcia dla ugrupowań, które przeciwstawiają się integracji europejskiej, które mobilizują wyborców hasłami nacjonalistycznymi, które używają retoryki antymigranckiej do pozyskiwania nowych wyborców. Z drugiej strony mamy europejskie elity, które straszą wyborców perspektywą dojścia populistów do władzy, a dzisiaj chcemy się zastanowić podczas tej dyskusji, czy jest nadzieja, czy musimy się straszyć, czy strach jest tą jedyną motywacją, jeśli idzie o europejską scenę polityczną, czy też jest jakaś nadzieja, progresywna nadzieja, nadzieja na inną Europę, bardziej inkluzywną, bardziej demokratyczną i bardzo społeczną. I bardzo się cieszę, że na ten temat będziemy dzisiaj dyskutować właśnie w rocznicę urodzin Ferdynanda Lassala. A to spotkanie i cały cykl debat lassalowskich nie byłby możliwy, gdyby nie wsparcie Fundacji imienia Friedricha Eberta, za co bardzo chciałem serdecznie podziękować i poprosić o zabranie głosu i otwarcie naszego spotkania pana doktora Ernsta Hillebranda, dyrektora Fundacji imienia Friedricha Eberta, przedstawicielstwa w Polsce. Bardzo serdecznie zapraszam. Vielen Dank. Sie werden jetzt Ihre Kopfhörer brauchen, denn ich spreche Deutsch. Es tut mir sehr leid, ich spreche wirklich nicht. Ich bin auch noch nicht so lange in Polen. Ich bemühe mich, diese Sprache. Also auch im Namen von Ihnen herzlich willkommen. Ich freue mich, hier zu sein. Es ist das erste Mal, Ich hoffe auch, dass Sie hier in Polen sind. Ich hoffe auch, dass Sie hier in Polen sind. Dzisiejszą konferencją będziemy mogli z powodzeniem kontynuować serię debat lassalowskich. Mam nadzieję na dobrą, interesującą debatę. Wspomniał
oczywiste jest, że temat jest bardzo aktualny, także przede Europejskiego, a więc pytanie, co dalej z Europą, jak może być ona bardziej socjalnie, bardziej demokratycznie ukształtowana, jak może być ona w miarę wyważona gospodarczo. To jest na pewno wielkie pytanie na najbliższych lat. Nie przyszedłem do Polski, pracowałem we Włoszech i tam obserwowałem, jak bardzo problemy łączące się z członkostwem w Unii Europejskiej dotykają tradycyjnych krajów przemysłowych. Mam w międzyczasie uczucie, że w Europie mamy dwa pęknięcia. Jedno kulturowe, socjokulturalna problematyka przebiegająca troszeczkę między wschodem a zachodem i rozbijające się o pytanie kryzysu wokół uchodźców. Dotyka to kwestii suwerenności państwa, nacjonalizmu. Tu linie podziału wydają mi się przebiegać w Europie raczej między wschodem a zachodem. Ale z drugiej strony stwierdzamy naturalnie także, że istnieje rosnące pęknięcie północ-południe pod względem ekonomicznym. Ta okolica Europa Północna rozwija się bardzo dużo, podczas Europa Południowa ma rosnące problemy. Handel Niemiec z państwami wyszehradzkimi jest w międzyczasie dwa razy wyższy niż handel Niemiec z Francją i Włochami łącznie. A więc ten region jest dynamiczny, rozwija się pozytywnie, a problemy utrzymują się raczej na południu. W związku z tym sytuacja staje się coraz bardziej złożona. Instrumenty, które posiadamy, nie są definiowane. Spróbowanie zdefiniować socjalnej Europy to jest porównywalne z rzucaniem puddingu czy budyniu na ścianę. W każdym razie obserwujemy, że w Niemczech, w Holandii, w Beneluxie, w krajach skandynawskich wyobrażenia o systemach zabezpieczenia socjalnego łączą się z pewnymi obawami ludzi, bo ludzie wyobrażają sobie, że mamy do czynienia z tak zwanym downgradingiem, że tracimy społeczną kontrolę tych systemów. W wielu częściach nowych państw członkowskich z Europą Socjalną łączy się raczej pozytywne oczekiwania, oczekiwania poprawy i znalezienie środkowej drogi, drogi pośredniej nie jest łatwe. Ale po to jesteśmy, w tym celu dyskutujemy i mamy nadzieję, że przyczynimy się do przyszłego rozwiązania tego problemu. Dziękuję za uwagę i życzę nam wszystkim owocnej debaty. Oddaję głos moderatorce i jednocześnie uwaga organizacyjna. Wszystkie publikacje, które są wyłożone przy wejściu do sali, są do Państwa dyspozycji. Dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło być tutaj. Bardzo się cieszę, że jestem dzisiaj we Wrocławiu. I przyznam, że od razu jest jakoś tak inaczej, bo rozmawiamy o problemach Europy, a nie Polski. Bo mam wrażenie, że kiedy jestem w Warszawie, to nieustannie rozmawiamy ciągle tak naprawdę wyłącznie o Polsce. Teoretycznie mamy wybory do Parlamentu Europejskiego przed sobą. Mówi się mnóstwo o tym, w jak różnych kryzysach Europa jest, no ale nie za bardzo nas to obchodzi, bo różne problemy polskie, programy polskie, społeczne, ekonomiczne jakoś nas dużo bardziej zajmują niż to, co wykracza poza nasze granice. Więc bardzo się cieszę, że mogę wziąć udział w dyskusji, która mam nadzieję przedstawi trochę szerszą perspektywę. I ponieważ mamy dyskutować o tym, czy jest możliwa trzecia droga, ale zupełnie inaczej rozumiane niż to było kiedyś, kiedy mówiliśmy o trzeciej drodze i czy jest możliwa Europa bardziej demokratyczna i socjalna, to najpierw chciałam zapytać w ogóle, czym miałaby być ta bardziej demokratyczna Europa i dlaczego bardziej demokratyczna Europa miałaby być rozwiązaniem, miałaby być naszą nadzieją i dlaczego w sytuacji, kiedy właśnie rosną w siłę najróżniejsze ruchy, które uznajemy często za niebezpieczne, dlaczego
demokracja. Dlaczego więcej demokratycznej Europy miałoby być na to odpowiedzią? I czy nie byłoby to groźne, że tak jak widzimy w Polsce, mamy demokrację i co, okazuje się, że ci, których niekoniecznie widzielibyśmy u władzy, których niekoniecznie chcielibyśmy, żeby realizowali swoje programy, je realizują. No więc jak to jest z tą demokratyczną Europą? Co ona znaczy i dlaczego jest taką wspaniałą ideą? I zaczęłabym właśnie od pana profesora Wolfganga Schrödera. Ja również chciałbym bardzo podziękować za zaproszenie na tę debatę. Ja byłem we Wrocławiu już wielokrotnie, ale potwierdzam, że jest to fantastyczne miasto i bardzo chętnie przyjechałem dzisiaj na tę debatę. Punkt wyjścia to pytanie, dlaczego powinna, dlaczego musi Europa stać się bardziej demokratyczna. To rzeczywiście kluczowe pytanie, kluczowa kwestia z uwagi na to, że niełatwo udzielić odpowiedzi. Europa to nie państwo, to nie naród, nie ma europejskiej opinii publicznej, jak znamy to z państw narodowych. Demokracja jest związana z czymś bliskim, z czymś przejrzystym, z czymś oswojonym. Mówimy o demokracji głównie w kontekście państw narodowych, ponieważ tam uwarunkowania dla demokracji istnieją. Mamy przecież arenę publiczną, mamy naród, społeczeństwo, z reguły jeden, dominujący język dla wszystkich zrozumiały i wreszcie partie polityczne, które są w stanie organizować tę opinię publiczną w sensie pewnej legitymacji. Patrząc na wybory europejskie, 200 partii we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej kandyduje do parlamentu i tak naprawdę one nie optują za sprawami europejskimi, tylko działają na własny rachunek w kontekście krajowym. Można byłoby zatem zaryzykować twierdzenie, że wybory do Parlamentu Europejskiego to wybory na szczeblu krajowym, zaś balans czy równowaga sił z poszczególnych krajów przekłada się na wymiar europejski bez faktycznej debaty w skali europejskiej. Potem następuje spotkanie tych sił w Parlamencie Europejskim, które odbywa się w mniejszym stopniu na bazie partyjnej, lecz raczej ugrupowań politycznych, grup, które de facto nie są wybierane. To bardzo trudny, złożony kontekst, powiedziałbym wobec tego, że legitymizacja demokratyczna w Europie odbywa się poprzez państwa narodowe, kraje członkowskie, a w ten sposób jest to reprezentowane najsilniej w Radzie Europejskiej, bo tam zasiadają legitymizowani przez poszczególne wybory krajowe reprezentanci, którzy swoje stanowiska przy odpowiednich większościowych relacjach, mając je niejako za plecami, reprezentują. No i to jest ta debata, czy Parlament Europejski powinien zyskać na wartości, ponieważ to jest faktyczna demokracja. Jeśli Parlament mielibyśmy dowartościować, trzeba postawić pytanie, no dobrze, ale komu zabrać? Prawdopodobnie poszłoby to w stronę Rady. Rada musiałaby utracić kompetencje, a tym samym jest to tak instancja, która w ogóle ma jakąkolwiek legitymację decyzyjną. Demokratyzacja Europy, tak jak jest rozumiana, mogłaby być przełożona też na pojęcie osłabienia Europy. Wzmocnienie parlamentu, pewna teza naszej debaty, oznaczałoby osłabienie Europy, osłabienie demokracji w tym sensie, bo odbyłoby się to kosztem Rady Europejskiej. A to jest de facto instancja, która ma legitymację do tego, żeby przemawiać w imieniu krajów członkowskich, wykuwać kompromisy. Oczywiście wiemy, że silne kraje, ludne kraje, kraje o dużym potencjale nadają to w Radzie, ale to jest proces, którego tak szybko nie da się zmodyfikować. Drugi moment, o którym często się mówi, to europejskie społeczeństwo obywatelskie, w sensie bezpośredniej partycypacji demokratycznej. Ale i tu w ostatnim
ostatnich latach mamy niekoniecznie dobre doświadczenia. Instrumenty bezpośredniej demokracji w ostatnich latach były instrumentami, które pozwoliły dojść do dużych wpływów prawicowemu populizmowi. Wobec tego taki instrument bezpośredniej partycypacji obywateli w decyzjach nie obiecywałbym sobie więcej demokracji. No i teraz kluczowa sprawa. Demokracja to nie jest tylko mechanizm legitymizujący większość. Nie, demokracja to również w dużej mierze uwzględnienie interesu mniejszości, jego respektowanie. No ale jeżeli przez referenda artykułować się ma gniew ludu, wówczas demokrację trzeba będzie uwzględnić również jako coś, co powinno respektować głos mniejszości. A to nie służy wzmocnieniu demokracji. Suma summarum, format europejski nie jest taki jak w klasycznym wymiarze, znamy to z przestrzeni demokratycznej. A jako, że format Unii Europejskiej jest właśnie inny, nie jesteśmy w stanie tych mechanizmów znanych nam skądinąd przenosić niejako z krajów członkowskich w skali 1:1. Czego potrzeba? Potrzeba dalszych procesów rozwojowych i rzeczy, jeśli te same mechanizmy, które obowiązują na szczeblu krajowym, miałyby obowiązywać na szczeblu europejskim, potrzebne są odpowiednie struktury. Czyli struktury wielopaństwowe przy jednoczesnej, jednolitej identyfikacji i opinia publiczna. Po pierwsze, jesteśmy od tego odlegli, po drugie pytanie brzmi, czy ma to sens pójście w tym kierunku. Tyle, jeśli chodzi o moją opinię. Dziękuję bardzo. A jeszcze technicznie rozmawiamy przez mniej więcej 40 minut. My tutaj, czyli do 19, a potem oddajemy Państwu głos. To poproszę teraz dr Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk, która działa w ruchu DiEM25, powołanym, założonym przez Janisa Varoufakisa, choć czasem mówi się, że jest to ruch Janisa Varoufakisa, ale w związku z tym, jak właśnie ma być on demokratyczny, nie wiem, czy można w ten sposób powiedzieć. I wy jesteście tą siłą, która bardzo głośno i bardzo wyraźnie mówi o konieczności demokratyzacji Europy. Jak wy to sobie wyobrażacie? Wy i ty. Dziękuję bardzo za to pytanie i przede wszystkim dziękuję serdecznie za zaproszenie. Również bardzo cieszę się, że mogę tutaj być i uczestniczyć w tej dyskusji. Też zgadzam się z tą opinią, że taka dyskusja o Europie, o tym, jak ma wyglądać jej przyszłości, dobrze, żeby toczyła się w czasie kampanii wyborczej do Europarlamentu, nawet jeżeli nie toczy się na łamach, czy nie toczy się w środowiskach kandydackich, komitetowych, chociaż oczywiście byłoby świetnie, gdyby też tam się pojawiła. Tym bardziej dziękuję serdecznie za organizację tego wydarzenia. Rzeczywiście ruch DiEM25, ale nie tylko, bo są podobne ruchy także międzynarodowe działające w skali całego kontynentu, zwraca szczególną uwagę na potrzebę demokratyzacji Europy, ale to nie jest, w mojej opinii, to nie jest demokratyzacja dla demokratyzacji. To znaczy w ogóle, kiedy stawiamy sobie pytanie o to, czy Europa powinna być bardziej demokratyczna, czy procedury, procesy i ta sfera publiczna powinna ulec jakiejś demokratyzacji, to wydaje mi się, że to pytanie stawiamy, a przynajmniej ja je stawiam, czy odpowiada na nie twierdząco, nie dlatego, nie tylko dlatego, że uważam, że demokracja sama w sobie jest wartością i w ogóle warto jest demokratyzować społeczności i społeczeństwa, tylko też dlatego, że z mojej perspektywy Europa, czy zjednoczona Europa, tak, projekt Unii Europejskiej, projekt Europy Zjednoczonej bez demokratyzacji po prostu się nie domknie, nie dopełni, nie przetrwa. Unia taka, jaką znamy, miała być projektem no właśnie zjednoczeniowym, zatrzymała się gdzieś na etapie takiej wspólnej, nie wiem, wspólnego przepływu ludzi, kapitału. Gdzieś trochę udało się, bardzo dużo udało się osiągnąć, ale jednocześnie dalej to się nie posunie, jeśli pewne procedury czy pewne procesy demokratyzacji nie nastąpią. Więc w tym sensie bym powiedziała, że demokratyzacja jest warunkiem utrzymania zjednoczenia europejskiego.
Jednocześnie zgadzam się, że nie sama demokracja czy demokratyzacja Europy nie gwarantuje jeszcze, że będzie to Europa socjalna, solidarna, bo to są tylko procedury, tak? To znaczy to i wręcz obawiałabym się, że jeśli nic nie zrobimy, tak? Znaczy jeżeli tylko wprowadzilibyśmy pewne procesy demokratyzacji, to nie będzie Europa solidarna, socjalna, to będzie Europa powrotu do państw narodowych, czy wręcz jakiegoś takiego paneuropejskiego, prawicowego populizmu, nacjonalizmu rozumianego nie tylko z perspektywy państw narodowych, ale też pewnego nacjonalizmu europejskiego, co jakby w perspektywie globalnej, w perspektywie przyszłych kilkudziesięciu lat może być po prostu potężnym zagrożeniem. Dlatego są oczywiście kroki, które należałoby podjąć i ja osobiście uważam, że dowartościowanie Parlamentu Europejskiego jako tego organu, który ma mandat pochodzący bezpośrednio od wyborców, a nie zapośredniczony przez delegacje państwowe, jest takim niezbędnym krokiem. To oczywiście nie jest krok jedyny. Myślę, że ogromnym wyzwaniem jest brak europejskiej sfery publicznej, czy europejskiej debaty publicznej, europejskich mediów, tak? To znaczy takiego, i to konsekwencją tego braku jest na przykład to, że debaty przedwyborcze przed wyborami do Europarlamentu zwykle jednak koncentrują się na sprawach narodowych, ale wydaje mi się, że kolejnym krokiem po demokratyzacji no jest jednak prawdziwa polityczna walka o to, jaką wizję w tej Europie, zjednoczonej naprawdę Europie, mamy realizować. I żeby to zrobić, trzeba proponować, i to się już dzieje, z różnych stron, nie tylko w Polsce, trzeba proponować odważne programy czy pomysły na konkretne polityki europejskie, no, które mogłyby jakoś spajać Europę jako całość. Tutaj we wstępnym wystąpieniu usłyszeliśmy, że Europa jest podzielona jakby w takich dwóch wymiarach, tym kulturowym na wschód i zachód i tym ekonomicznym na północ i południe. Moim zdaniem można również to odwrócić, to znaczy Europa jest podzielona ekonomicznie także na wschód i zachód, to znaczy Europa centralna i wschodnia jest oprócz południa kolejną peryferią Unii Europejskiej w sensie ekonomicznym, tak? To znaczy to stąd, z tego naszego regionu jest największa migracja wewnątrz Unii Europejskiej do krajów północy i zachodu. I w drugą stronę ten spór to pęknięcie kulturowe związane z nacjonalizmem, z rasizmem, ono także nie przynależy, to znaczy ta strona nacjonalistyczna nie przynależy absolutnie do Europy Centralnej i Wschodniej. To znaczy wystarczy wymienić Austrię, Włochy, Salviniego, tak żeby to, nie tylko Orban i Kaczyński, tak? Znaczy ten problem z nacjonalizmem, z rasizmem nie jest typowo wschodnioeuropejski. I teraz, żeby te problemy rozwiązać, trzeba zaproponować odważne, socjalne programy i projekty, które no, mogłyby właśnie uzupełnić wspólnotę gospodarczą, swobodny przepływ ludzi, o także poczucie, że żyjemy w takim europejskim państwie opiekuńczym, które dba o swoich obywateli jako Europejczyków i to będzie pewnego rodzaju zwycięstwo, znaczy to się da zrobić za pomocą demokratycznych procedur, jeśli te demokratyczne procedury i oferta demokratyczna zostanie uzupełniona o sensowną socjaldemokratyczną czy socjalną ofertę polityczną. I to robi, to jest też powód, dla którego ruch Janisa Varoufakisa DiEM25 zdecydował się oprócz bycia ruchem paneuropejskim na start w wyborach europejskich w różnych krajach. Ale to też widać, znaczy takie elementy myślenia w tym sensie europejskiego widać u różnych partii politycznych. Ja nie będę ich teraz wymieniać wszystkich z Polski i z zagranicy, ale są takie, pojawiają się w debacie publicznej również polskiej takie postulaty wprowadzania pewnych paneuropejskich programów, standardów, czy to pracy, czy ochrony zdrowia. I to jest dobry znak. To znaczy ja bym chciała widzieć tego więcej, bo samą dyskusją nad tym, czy Europa powinna być bardziej demokratyczna, nie wygramy z prawicowym populizmem, bo on ma konkretną wizję tej Europy, a nie tylko wizję proceduralną. To o te konkretne polityki jeszcze, o nich będziemy rozmawiać, ale jeszcze dopytałabym Cię takim prostym, dziennikarskim pytaniem, a co z Komisją Europejską? Bo mieliśmy tutaj ostatnią wizytę w Polsce Fransa Timmermansa, który jest jednym z kandydatów, z tych szpic kandydatów na przyszłego przewodniczącego
Komisji Europejskiej, która najprawdopodobniej nie zostanie, ale pojawiają się też głosy, że w ogóle ta cała procedura powinna wyglądać inaczej. Jak wy to widzicie? No tak, znaczy ta procedura zdecydowanie jest po pierwsze skomplikowana, po drugie bardzo zapośredniczona i znowu tutaj w tym sensie pewna demokratyzacja byłaby potrzebna, ale oczywiście no w tej chwili zasady gry obowiązują takie, jakie obowiązują, dlatego też Janis Varoufakis zdecyduje się na kandydowanie na tą pozycję. Przy czym ja myślę, że to, co jest kluczowe, żeby sobie uświadomić, to to, że znowu w odbiorze społecznym ta pozycja nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Znaczy myślę, że gdybyśmy się przeszły po ulicach Wrocławia i zapytały, kto jest kandydatem na szefa Komisji Europejskiej, co ten szef Komisji Europejskiej może robić, to zupełnie już nikogo... Jeżeli by studenci europejscy. Być może, bo to nie ma... Znowu to jakby, jednym z problemów polityki europejskiej jest to, że przeciętny obywatel Europejczyk nie odczuwa, to znaczy mimo, że o jego życiu decydują polityki europejskie, no to nie czuje tego związku. I to, tak jak mówię, można ten problem rozwiązywać po pierwsze demokratyzując te procedury, po drugie tworząc, znaczy, nie wiem, no teraz mamy jakby, kryzys w polskiej edukacji i bardzo często, kiedy próbuje się organizować debatę na temat systemów edukacji czy edukacji w Europie, to ta debata kończy się po jakichś 3 minutach, kiedy wszyscy uczestnicy mówią, nie rozmawiajmy o tym, ponieważ system edukacji to jest kompetencja państw narodowych, każdy ma swój system, bo to jest też kwestia kulturowa, historyczna, no nie sposób jest myśleć o tym, żeby poza Erasmusem, tak, mieć jakieś programy edukacyjne czy wspólną europejską politykę edukacyjną. Wydaje mi się, że to jest też ten problem. Znaczy, oprócz braku europejskich mediów, oprócz braku europejskiej sfery publicznej, braki odważnych pomysłów, jak ujednolicać, nawet nie, że systemy, tak, tylko w jaki sposób wprowadzać jakieś wspólne elementy do polityki edukacyjnej, no to jest powód, dla którego ciężko jest myśleć o europejskim społeczeństwie obywatelskim. To znaczy bez europejskiego wychowania, bez takiego budowania związku z instytucjami europejskimi i z europejską społecznością czy społeczeństwem, no bardzo ciężko jest liczyć na to, że Europejczyk czy Europejka będzie zainteresowany tym, kto szefuje Komisji Europejskiej. Panie profesorze, to jak to jest z tym europejskim społeczeństwem obywatelskim i z tą demokracją na poziomie społeczeństwa? Ale też chciałam zapytać o tą europejską sferę publiczną, bo czasem wydaje mi się, że ona jest i pojawiła się paradoksalnie przy okazji migracji i kryzysu migracyjnego. Przecież wiadomości na ten temat, czy fake newsy na ten temat, były podzielane we wszystkich krajach europejskich. Powstało coś w rodzaju takiego podzielanego common sense, niestety, którego myślę, że my tu nie podzielamy, ale jakiegoś rozumienia sytuacji związanej z kryzysem uchodźczym, bardzo wspólnego dla wielu społeczeństw Europy. No i dziękuję bardzo za zaproszenie i okazję tutaj rozmawiać o tym ważnym temacie. Jeśli chodzi o migrację, to są różne strony. Na przykład może mógłbym zacząć od mojego kraju, Wielkiej Brytanii, gdzie były demokratyczne referendum. To były referendum, gdzie najwięcej osób brało udział w historii Wielkiej Brytanii. I oni głosowali przeciw członkostwu za Brexitem. I najgłównym tematem w tym referendum były migracje. I to były przeciw migracji wewnętrznej Unii Europejskiej. I to było bardzo łatwo dla tych prawicowych, populistycznych polityków, aby mówić, że same problemy w naszym kraju jest dlatego, że nasze granice są otwarte. I to nie był jedynym powodem, że Brytyjczycy głosowali przeciw Unii Europejskiej, ale to było najbardziej emocjonalne i miały najwięcej wpływ na ludzi. I to było to, że jeśli możemy organizować nasz system imigracyjny, to znaczy, to hasło referendum było take back control. To my, że my chcemy kontrolować nasze granice.
i wtedy nasze problemy będzie lepsze. I to było oczywiście podobnie przez ten kryzys, no tak zwany kryzys uchodźców, kiedy w Polsce, Węgrach i różnych krajach oni mówili, że my chcemy kontrolować, inaczej nie wewnętrzną migrację, ale zewnętrzną migrację, my chcemy kontrolować, kto może przyjść do naszego kraju, my chcemy mieć ten prawo decydować. No oczywiście jestem przeciw temu, ja studiuję. Wiesz, to jest sytuacja, gdzie prawicowe partie populistyczne korzystają hasło antyimigracyjne, aby zbudować swoje poparcie. Ale pamiętamy też, że w Unii Europejskiej jest bardzo mocna polityka antyuchodźców. W tym roku, w zeszłym roku, 2018, ponad 2200 uchodźców zginęło w Morzu ponad 2000. I nie mówimy o tym. I gdzie jest demokracja tam? Gdzie jest ten spójna polityka migracyjna, kiedy my możemy akceptować i faktycznie akceptujemy to, że tysiące ludzi można zginąć w morze, kiedy oni uciekają od wojny, często od wojny, w których my brali udział. I to nie jest demokratyczne. I ja myślę, że może tę migrację to pokaże, jak trudno jest budować demokrację, sytuację, kiedy są takie głębokie podziały. No, w Unii Europejskiej to był ten masowy przepływ imigrantów do Wielkiej Brytanii, dlatego że jest ten podział ekonomiczny i nierówności ekonomiczne. I wtedy Unii Europejskiej, brytyjski rząd kłamili do ludzi w Wielkiej Brytanii. Tony Blair mówił, że będzie 15 tysięcy Polaków przyjdzie do Wielkiej Brytanii po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Kompletne kłamstwo. To było około 1,5 miliona Polaków pojechało do Wielkiej Brytanii. No dobrze, jestem za tym, to otwarte granice, ale jeśli wiemy, wszyscy wiedzieli, że będzie taki masowy przepływ ludzi, musi przygotować społeczeństwo. Musi być otwarte do ludzi. Jeśli będzie tysiące nowych mieszkańców w regionie, wtedy trzeba budować nowe szpitale i nowe szkoły i tak dalej, bo to jest spójna polityka społeczna i to jest wtedy, ale w Unii Europejskiej nie mamy to. Można otworzyć granice i że ludzi przyjdzie, ale nie ma jakiejś spójnej polityki, że ci ludzie pójdą, że będzie więcej inwestycji i tak dalej. Jeśli chodzi, taki wracając, przepraszam, do uchodźców, ja myślę, że to jest symbolem tym problemu, że mamy w Unii Europejskiej teraz. Czy to jest ten prawicowy, nacjonalistyczny partii, można korzystać to na swoje, budować swoją popularność. Ale z drugiej strony Unia Europejska robi tak samo. Ale robi tak samo na inne granice, nie na granice polskie, ale na granice Unii Europejskiej. Wiem, że nie mówiłem dużo o demokracji, bo nie wiem dokładnie, jak demokracja to pomaga, ale ja chciałbym tylko takie podkreślić, że to jest ten problem nierówności. I demokracje, które te nierówności, to znaczy, że jest bardzo trudno budować spójne społeczeństwo. I te demokracje, które są, jak Pan mówił, o tej mniejszości. Bo demokracja nie jest tylko dla większości, ale mniejszości. I sytuacje, kiedy to jest, jeśli to jest Polak w Wielkiej Brytanii, ale to jest uchodźca w Niemczech czy cokolwiek, to demokracje Unii Europejskiej muszą działać w interesach mniejszości też. To kontynuując, to wróciłabym, Agnieszko, do Ciebie. Bo Ty mówiłaś o tym, że tą odpowiedzią mają być polityki społeczne, że dzięki temu powstaje taki silny związek między społeczeństwem a Unią Europejską, czy jest szansą różne polityki socjalne. To jakie one by były? Gdzie w takim razie widzisz tą społeczną nadzieję dla Europy? Oraz jeszcze jedno pytanie, bo
tu jednak odwołam się do polskiego przykładu. No u nas, jak widzimy wszyscy, te polityki społeczne w jakimś stopniu wprowadza partia, która akurat nie za wiele ma wspólnego z demokratycznością. Czy więc mówiąc tak dużo o politykach socjalnych, społecznych, nie gracie, czy lewica europejska nie gra tak naprawdę, nie podbija bębenka tej strony, której nie chciałaby podbijać, różnych radykalnych, nacjonalistycznych ruchów? Ale to ja w ogóle myślę, że jeżeli patrzymy w kontekście nie tylko polskim, tylko ogólnoeuropejskim, to ten podział na lewicę i prawicę jest problematyczny. To znaczy ja oczywiście czuję się przedstawicielką lewicy, ale też współpracując z różnymi podmiotami europejskimi, które tak się identyfikują, mają socjaldemokratyczne programy, no zauważam, że tak zwana stara europejska lewica, czy po prostu europejska lewica, wcale niekoniecznie jest taka prounijna, tak? To znaczy, i to jest kolejny problem, no, Brexit też jest tego przykładem, tak? To znaczy całkiem sporo przedstawicieli klasy politycznej lewicowej była zwolennikami, a przynajmniej nie była jednoznacznie, może tak, do tej pory nawet nie określiła się jednoznacznie za pozostanie Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, ale to nie jest przykład tylko brytyjski, to znaczy takiej lewicy rozczarowanej tym, że Unia Europejska okazała się jednak w znacznym stopniu projektem neoliberalnym, że polityka europejska no nie spełniła takiej właśnie obietnicy solidarnościowej, jakoś z sympatią patrzy, czy z takim sentymentem patrzy na ten projekt po prostu państw narodowych, czy ewentualnie narodowego państwa dobrobytu i odwraca się od projektu zjednoczeniowego. Więc tak jak w Polsce jest pewien problem z polityką socjalną, którą ciężko jest przypisać jednoznacznie, znaczy no, trzeba uczciwie mówić, tak, że pewne elementy polityki socjalnej realizuje także prawica, tak w przypadku skali europejskiej ta proeuropejskość nie jest przypisana na stałe do lewicy, czasami to jest dużo bardziej problematyczne. Jeżeli chodzi o te konkretne polityki, które moim zdaniem muszą się pojawić, żeby ta zjednoczona Europa była właśnie nie kolejną odsłoną jakiegoś neoliberalnego, zjednoczonego projektu, tylko naprawdę Europą solidarną, z którą ludzie będą czuli się związani i jakby przed nią zaopiekowani, no to są to tutaj znowu związane to jest pośrednio z migracjami, raczej z tymi migracjami wewnątrz Unii Europejskiej. To nie jest tak, że 1,5 miliona Polaków wyjechało do Wielkiej Brytanii, bo marzyło o tym, żeby mieszkać w Wielkiej Brytanii, tak? To znaczy to są w znacznym stopniu powody po prostu socjoekonomiczne związane z zarobkami. Nadal, mimo że sytuacja się gospodarcza zmieniła, nadal te migracje z tego regionu Europy są w znacznym stopniu motywowane no nie wolą, nie po prostu tym, że nie wolnością przemieszczania się na terenie Unii Europejskiej, tylko pewną koniecznością ekonomiczną. I teraz jeżeli pożywką dla nacjonalistów we Francji na przykład jest to, że przyjeżdżają Polacy i obniżają standardy pracy, pracują za niższe wynagrodzenia, to w interesie tak, a ci Polacy wyjeżdżają tam dlatego, że w Polsce nie mogą liczyć na godną pensję, to w interesie zarówno polskiego społeczeństwa, jak i francuskiego jest to, żeby w Polsce były godne wynagrodzenia. Żeby to zrobić, no należy wprowadzić pewien jakiś uniwersalny standard pracy, czy europejski kodeks pracy, czy europejską pensję minimalną. Tych pomysłów jest bardzo wiele, od propozycji dochodu gwarantowanego, czy dywidendy obywatelskiej, przez właśnie standardy wynagradzania i zatrudnienia. Więc to jest jeden taki przykład. Drugim obszarem jest obszar ochrony zdrowia, tak, czy opieki zdrowotnej. Znowu, to może nie jest szczególna motywacja do migracji, chociaż również ja akurat mieszkam na pograniczu polsko-czeskim i znam pracowników, głównie z sektora budowlanego, którzy decydują się na zatrudnienie po czeskiej stronie, kilka kilometrów dalej, dlatego że mogą liczyć tam na lepsze zabezpieczenia socjalne i to, że na przykład opiekę zdrowotną związaną z byciem tam zatrudnionymi. Więc pewien taki europejskie standardy, czy to ochrony zdrowotnej, czy pracy, to myślę, że byłyby takimi zalążkami budowania
europejskiego państwa w takim sensie, nie w sensie nawet tożsamościowym, bo to nie o to chodzi, żeby jakoś tak się wyzbyć tego, takiej różnorodności kulturowej, ale w sensie właśnie, no właśnie takiego równego społeczeństwa, ponieważ nierówności generują problemy. Generują problemy dla Polski, która boryka się z tym, że brakuje pracowników, dla Francji, która boryka się z tym, co nazywa dumpingiem socjalnym. No i to jest takie nasuwające się rozwiązanie. Jeżeli chodzi jeszcze tylko jedno słowo o problem, czy o radzenie sobie z kryzysem, z tym kryzysem humanitarnym związanym z uchodźcami, to ja myślę sobie, że znowu tutaj brak pewnej skoordynowanej polityki, czy skutecznie skoordynowanej, jest pożywką dla nacjonalistów. Nie sam fakt, że pojawiają się, że po prostu jest napływ uchodźców. Bo mamy w tej chwili taką sytuację, w której po kolei, tak, najpierw żywią się problemem humanitarnym związanym z kryzysem uchodźczym, żywią się nacjonaliści w Grecji, potem żywią się nacjonaliści we Włoszech, przy okazji żywią się nacjonaliści, którzy żadnego uchodźcy nigdy nie widzieli, bo są nacjonalistami z Polski, ale to jest pewna lawina, tak? To znaczy brak od razu pewnej skoordynowanej polityki, do której mogłyby się jakoś solidarnie włączyć wszystkie kraje europejskie, no jest przez to, że jest rozciągnięte w czasie i przestrzeni, to jest jeszcze większa pożywka dla tych rosnących populizmów i nacjonalizmów. Okej, dziękuję. Panie profesorze, a pan jak widzi tą europejską nadzieję społeczną, Europę jutra, bezpieczną dla nas wszystkich i demokratyczną zaraz? Tak, to pana profesora Schroedera. No cóż, kwestia Europy socjalnej to pytanie o to, czy może się udać kapitalizmowi te siły gospodarki rynkowej w jakiś sposób uregulować. Unia Europejska powstała jako unia gospodarcza na bazie tak zwanych swobód negatywnych, czy integracji negatywnej. Polityka i ludzie, którzy rozmyślali o Europie, szybko doszli do wniosku, że jeśli ten proces urynkowienia kapitalizmu, ekspansji kapitalizmu chcemy wspierać na szczeblu europejskim, potrzebujemy przeciwwagi. Przeciwwagą nie jest tylko polityka społeczna, przeciwwagą jest też szczególna forma regulacji. I tu chyba trzeba dokładniej spojrzeć na zadania i potencjał poszczególnych instytucji. Proces negatywnej integracji był przede wszystkim napędzany przez Trybunał Europejski. W tym sensie, że kiedy Trybunał te cztery swobody wyniósł do rangi konstytucyjnej, czyli przepływ towarów, usług, osób, pieniędzy, wyniósł do rangi konstytucyjnej, nie generując debaty publicznej na ten temat. Nie było takowej, bowiem nie było też jakichkolwiek zmagań nad tymi tematami, które znamy przecież z areny krajowej, prawda? Niejako za plecami Europejczyków powstał taki superkapitalizm i ten superkapitalizm ze swymi negatywnymi konsekwencjami stanowi kluczowe wyzwanie dla demokracji, dla sprawiedliwości społecznej i równości, ponieważ w tej mierze, w jakiej ten proces szedł po stronie judykatywy przez Trybunał Wspólnot Europejskich, a nie przez Parlament Europejski, w pewnym sensie wyniósł do kluczowej rangi instytucję, która w ogóle nie stoi w świetle debaty publicznej. Była tutaj ciekawa też dyskusja na temat instytucji. Nigdy nie padło hasło Trybunał, ale to przecież Trybunał TSUE obecny jest tą instytucją, która wytyczyła niejako konstytucyjne ramy dla tej przeciwwagi negatywnej integracji. Jeżeli tak można zdiagnozować ten problem, czy zidentyfikować, wówczas trzeba rozpocząć w krajach członkowskich debatę o tym, jak
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej może ten proces teraz niejako odwrócić. To znaczy, że są prawa socjalne, społeczne, które mogą, czy są zaskarżalne na równi z prawami swobody gospodarczej. Obywatelki i obywatele w krajach członkowskich odbierają orzecznictwo TSUE jako emanację turbokapitalizmu. Na przykład wyrok w sprawie Laval. Czy na przykład ustala się, że państwo nie może ustalić minimalnych standardów, ponieważ one zagrażają swobodzie gospodarczej. Więc Trybunał Sprawiedliwości występuje niejako w obronie tego, by nie było żadnych przeszkód dla swobody gospodarowania, ale w niedostatecznym stopniu troszczy się o to, by na równi dbać o prawa socjalne, możliwości weta w sensie społecznym. To jest nierównowaga. I cała ta sprawa rozgrywa się też na innym szczeblu, o którym już dziś mówiliśmy. Waluta europejska, wspólna waluta opiera się na bardzo zróżnicowanych pod względem potencjału gospodarkach narodowych. I w związku z tym jest bardzo niekorzystna sytuacja. Jednolity środek płatniczy i waluta, ale bardzo różne poziomy wydajności ekonomicznej. Czyli stopień narażenia na niektóre zjawiska jest różny. Dla Niemiec euro to jest historia sukcesu. Dla Włoch no, zupełnie odwrotnie. Patrząc na to, jak się rozwinęły Włochy, przez ostatnie 20 lat można stwierdzić, że Włosi tak naprawdę teraz mają porównywalną z 2006 rokiem. Porównywalną z 2006 rokiem poziom PKB i to jest związane z euro, bo to euro nakłada im kajdany, nie mają możliwości własnej polityki monetarnej, dewaluacji choćby waluty i to prowadzi do tego, że są niejako wydani na pastwę Europy Włosi i nie mają możliwości działania. Nie powiedziałem nic na temat ewentualnej alternatywy, ale konstatacja jest taka, że dla gospodarek narodowych, dla obywateli, dla demokracji jest to ograniczenie ich suwerennych możliwości wywierania wpływu. Jeśli nie mierzy się tą samą miarą, czyli jeśli te kraje są tak różne, jak są, to jest to spory problem. Ale decydująca sprawa, Europa socjalna jest o tyle ważna, ponieważ istnieje możliwość ustalania socjalnych norm minimalnych, standardów minimalnych. I to jest dla progresywnej agendy w Europie sprawa decydująca. Nie można tworzyć narodowego państwa socjalnego na szczeblu europejskim, ale można zadbać o to, żeby na szczeblu europejskim istniała twarda koordynacja rygorystyczna standardów minimalnych. Na przykład płaca minimalna we wszystkich krajach w podobnej wysokości, to znaczy, nie znaczy, że 12 euro za godzinę we wszystkich krajach, tylko żeby we wszystkich krajach, tak jak parlament to uchwalił, była płaca minimalna wynosząca 60% mediany czy przeciętnej płacy w poszczególnych krajach. Żaden kraj nie byłby tutaj uprzywilejowany albo defaworyzowany, ale Europa byłaby przestrzenią gospodarczą, gdzie są minimalne standardy socjalne. I one są również zaskarżalne. To nie są zalecenia, to nie są tylko dyrektywy, tylko to jest rygorystycznie wprowadzany w życie akt prawny, dzięki któremu obywatele wiedzą, że to jest szczebel europejski. Notabene w Republice Federalnej w marcu 2018 roku zapisano to w traktacie koalicyjnym, w umowie koalicyjnej. Rząd federalny zobowiązywał się współtworzyć ramy dla tworzenia podstaw dla płacy minimalnej na właśnie, aby określić ten poziom. Polska na przykład jest całkiem daleko. W tej chwili jest to 47%, znacznie lepiej niż w Niemczech. 47% przeciętnego wynagrodzenia. To jedyny kraj, który osiągnął poziom 60%, to Francja. Są nadzieje dla takiej strategii, ponieważ we wszystkich krajach mamy system standardów minimalnych, w 22 krajach mamy płacę minimalną,
a w 6 pozostałych krajach jest to uregulowane tak, że są systemy układów zbiorowych dość do rozwinięte. Tam, gdzie nie ma minimalnych płac, to są de facto kraje znacznie lepiej rozwinięte, skandynawskie kraje, Austria, częściowo Włochy, gdzie minimalne standardy poprzez układy zbiorowe są zagwarantowane. I bazując na tej idei płacy minimalnej chociażby, Europa mogłaby jakąś taką linię wytyczyć, według której mogłyby się orientować kraje członkowskie w sensie socjalnym, bo nie można przenieść standardów państwa socjalnego na Europę. To jest bowiem kwestia zasady solidarności, która wymaga pewnej homogeniczności, pewnej przejrzystości. Gdyby na przykład gospodarka narodowa Bułgarii i Luksemburga były dalej tak różne, no to nie można byłoby mówić o redystrybucji na szczeblu socjalnym. To jest nie do uzyskania. Raczej należałoby mówić o tym, żeby osłabiać narodowe kompetencje poszczególnych krajów w sensie socjalnym. Tak jak w tej chwili te kraje wyglądają, muszą się rozwijać, ale nadto jeszcze muszą być wprowadzane standardy minimalne, żeby zapobiegać dumpingowi socjalnemu, żeby jasno uzmysławiać, że jest tutaj junktim, jest jakieś powiązanie. To nie jest proste, bo kraje środkowo-wschodniej Europy powiedzą, no dobrze, to będzie zakłócało naszą konkurencję. Osłabi naszą pozycję konkurencyjną, będziemy słabsi w konkurencji, a my chcemy tę konkurencję rozgrywać niejako na barkach zatrudnionych. I to ma być nasz walor czy atut. No i tutaj trzeba powiedzieć, żeby komisja powiedziała, nie na tym właśnie polega system socjalny, bo model socjalny nie może być niesiony na barkach zatrudnionych. Tutaj potrzebne są normy, standardy minimalne, wzrost i konkurencyjność muszą być zapewnione przez przewagę technologiczną, przewagę produktową, jakościową, a jako, że normy minimalne orientują się według wydajności poszczególnych gospodarek narodowych, nie byłoby to też defaworyzowaniem gospodarek jeszcze słabiej rozwiniętych, tylko nawiązywałoby to do efektywności gospodarowania w poszczególnych krajach, a z tym się wiąże nie tylko płaca minimalna, ale też zabezpieczenie podstawowe, czyli pomoc społeczna, zapewnienie minimum socjalnego czy minimum egzystencji. To było też istotnym zadaniem dla Unii Europejskiej, by silniej to zakotwiczyć. A Unia Europejska w październiku 2017 roku poprzez wprowadzenie tak zwanego semestru europejskiego poszła w takim kierunku, który daje pewne przesłanki do nadziei, bo semestr europejski i ten czynnik socjalny, praw społecznych uzmysławia, że Unia Europejska to nie tylko efektywność gospodarcza, ale również zdefiniowane wskaźniki efektywności socjalnej. Rozdzielono to na 20 poszczególnych wskaźników i jest to pewna matryca, która jest bardzo przejrzysta w tym sensie i wspólnie z semestrem europejskim przeprowadzono też tak zwaną kartę wyników w sensie zabezpieczeń socjalnych. To jest ranking krajów pod kątem jakości systemu zabezpieczeń społecznych, na ile poszczególne kraje dotrzymują standardów socjalnych. To dla komunikowania się również na szczeblu krajów członkowskich jest dobry instrument, bo można powiedzieć, aha, jesteśmy poniżej przeciętnej. To są pewne normy, to nie są liczby absolutne. Można tutaj doskonale porównywać i optować też za agendą socjalną. I ostatnia sprawa, może istotna, najistotniejsza. Jeżeli rzeczywiście jest tak, że spór pomiędzy pracą a kapitałem odgrywa kluczową rolę, pojawia się pytanie, na ile Unia Europejska jest w stanie te wielkie monopole, monopol wielkich koncernów regulować i wobec takich potęg jak Facebook, Emerson i wszystkich innych, Amazon według nich, wobec nich wszystkich zaskarżać też pewne prawa i zmuszać ich do przyjęcia norm minimalnych. Jeśli Europa chce zajść dalej w sensie społecznej gospodarki rynkowej, powinna mieć również instrumenty sterujące. Musi stać się w większym stopniu państwem,
by również ściągać podatki w jakimś obszarze czy w jakimś wymiarze, by mieć własne wpływy podatkowe, żeby wpływać na finansowanie infrastruktury, ale też zabezpieczenie praw socjalnych. Ostatnie pytanie do pana profesora Gavina Roya. Raz, że odniesienie się do tego i czy właśnie taka Europa standardów minimalnych to jest to, o co mogło być taką wizją mobilizującą. I też w kontekście doświadczenia, pańskiego doświadczenia Brexitu. Czy to jest coś, co może, nie wiem, czy porwać, ale spowodować, że ludzie pójdą, zagłosują, poprą określone siły polityczne? Taka Europa, o jakiej profesor? Nie wiem, jak to byłby wielkie pytanie, jeśli to pomogłoby te głosowanie przeciw brexitowe, następne referendum i wybory, czy co. Ale ogólnie ja myślę, że to jest jak mówiłem wcześniej, że te różnice, standardy socjalne, pensje, dochody i tak dalej, oni są to takim istotnym powodem, że są te problemy, ten wzrost nasobizmu, te konflikty społeczne są w Unii i tak dalej. Jak możemy iść, wyjść z tej sytuacji? To jest takie, mi się wydaje, że mamy bardzo poważne problemy w Unii Europejskiej teraz, bo wszystko co mówimy, że my chcemy iść na przykład to, gdzie jest ten standard, które są tak samo dla wszystkich w Unii, polityka społeczna, podatki i tak dalej, to znaczy, że Unia Europejska musi iść w kierunku państwa federalnego, że musi być w istocie zwiększenie budżetu Unii Europejskiej, bo budżet Unii Europejskiego wynosi około mniej niż 1% PKB europejskiego. I widzimy, jakie są pozytywne efekty w Polsce. Widzieliśmy przez ostatnie 10 lat, jak Polska zmieniła się, w sensie te inwestycje co były przez fundusze Unii Europejskiej w Polsce przez ostatnie 10 lat. I fakt, że Polska była do pewnego stopnia zielone wyspy i tak dalej, wiemy, że to cała propaganda, ale było to, że był ten zastrzyk pieniędzy, kapitał do Polski na momencie, kiedy był ten spadek prywatnych inwestycji, że polski rząd mógł zwiększyć swoje inwestycje publiczne przez PO i PiS. I to jest nadal do dzisiaj. To pokaże, jak są możliwości do Unii Europejskiej. Jeśli mówimy o spójne politykę społeczną, ekonomiczną, ja myślę, że to zaczynamy, jakie są największe zagrożenia dla Polski, dla Europy teraz. I największe zagrożenie jest ocieplenie klimatyczne. To jest największy problem, co nie tylko Europa, ale cały świat. I wiemy to, bo często jest powtarzanie, że to nie jest wystarczy, że jeden rząd działa, oczywiście powinny i dać przykład i tak dalej, ale to nie jest wystarczające. Więc Unii Europejskiej jest okazja. Ale jest okazja tylko przez zwiększenie budżetu Unii Europejskiej gwałtownie, jak to 5-6%, coś takiego. I wtedy zacząć jakoś ogromna polityka inwestycyjna, taki europejski, ten New Green Deal. Tak jak proponują w Stanach Zjednoczonych, jak lewica proponuje, ale jak widzimy teraz, że w Chinach na przykład oni zaczynają inwestować w skalę odnawialne energii i tak dalej, jak w Europie nie robimy. I to jest może wizja dla Unii Europejskiej. I może przez to jest możliwe, że budować równocześnie system socjalny i że ludzie czują się, że oni są część jednolite tak Europy. Drugiej strony powiedziałabym, i może to jest, nie wiem, kontrowersyjne, ale mamy jeden projekt teraz o wizję Unii Europejskiej. No może dwie wizje. Jeden jest, że Unia idzie bardziej na smystyczną stronę,
i tak dalej. Drugi jest wizja Macrona. I Macron chce nieliberalność, oczywiście on mówi o pensji minimalnej, mówi o tym i takie rzeczy. Ale ogólnie on ma bardzo nieliberalne wizje o przyszłości Unii. I związanie z tym, jeden z jego postulatów, na przykład, że powinna być polityka o utrzymanie straży granicy przeciw uchodźcom, budowanie nowe wojska europejskie. I co to znaczy? Jeśli budujemy nowe wojska europejskie, to znaczy możemy zapomnieć o socjalnej polityce, bo nie będzie pieniędzy za to. Budować europejskie wojska jest ogromne pieniędzy budować takie nowe europejskie wojska. To znaczy, że taki pomysł o europejskie socjalne państwo, no możemy zapomnieć po prostu. Możemy zapomnieć o tym, że będziemy mieć jedną politykę przeciw ociepleniu klimatycznym i tak dalej. Więc dla mnie taki wracając do jak zaczynałem, jest to, że potrzebny jest budżet Unii Europejskiej. Zwiększenie budżet, redystrybucji od najsilniejszych gospodarek do najsłabszych. Jak widzimy tę politykę wobec Polski. I że priorytetem powinno być walczenie ociepleniem globalnym. No dobrze. I to jest ten moment, kiedy oddajemy mikrofon Państwu. Szczegóły albo zupełnie inne tematy, których nie poruszyliśmy. Zapraszam. Zbieramy pytania i potem Państwo się odniosą. Ja sobie już kiedyś emeryt. Bardzo ciekawa zmiana poglądów. Wniosek wyciągam następujący, jeżeli błędny, to proszę o skorygowanie. Jeżeli chcemy Europy sprawiedliwszej socjalnie, bardziej demokratycznej, to droga ku niej wiedzie przez Unię Europejską bardziej zintegrowaną, a nie zdecentralizowaną. Taka jak ona jest w tej chwili być nie może, więc teraz mamy ruch albo do przodu, czyli w kierunku dalszej integracji, albo dezintegracji w kierunku państw narodowych. Jeżeli się mylę, proszę o skorygowanie. Sprawa druga. Właściwie to bym zaczął od tą drugą sprawę, która jest według mnie ważniejsza od pytania do pana Reja. Otóż jestem pod wrażeniem wspaniałego filmu BBC pod tytułem Brexit. Bardzo dobry, który nie mówi o samym Brexicie, ale na końcu stawia pytanie o przyszłość. O przyszłość, czy przyszła polityka społeczna, czy też metody podejmowania decyzji politycznych będą oparte, jak dotychczas, na argumentach rzeczowych, obywatelskiej odpowiedzialności, czyli społeczeństwie obywatelskim, na twardych wskaźnikach, na przykład ekonomicznych, czy też przyszła polityka w Wielkiej Brytanii, a czytaj również gdzie indziej, oparta będzie na umiejętności wzniecania emocji i umiejętności sterowania tymi emocjami. Polska jest doskonałym przykładem tego, jak właśnie procedury demokratyczne zostały wykorzystane do... To stało się chorobą systemu demokratycznego. Znaczy one doprowadziły do władzy partię polityczną, która jest w istocie antydemokratyczna, ponieważ ona bazuje właśnie na, jej podstawą działania jest wzniecanie emocji i sterowanie tymi emocjami. Premier mówi wprost do narodu, naszym celem jest to, żebyście wy mieli święty spokój. Czyli żebyście nie byli społeczeństwem obywatelskim, dali nam spokój w rządzeniu, byście tylko głosowali tak, jak my chcemy. Niedawno widziałem reportaż telewizji polskiej, który strajków nauczycieli i długo żyje na świecie, ale takiej manipulacji rządowej nie widziałem. Mówię potem dlatego, żeby pokazać, do czego doprowadzi tradycyjny system demokratyczny. On sam sobie zafundował i kończy już konkluzją taką, że być może w kontekście tego, że coraz bardziej odsuwamy się od społeczeństwa demokratycznego, być może trzeba mówić nie o tym, jak zwiększyć demokrację w Unii Europejskiej, ale ją uratować. Dziękuję.
taka konstatacja mi przyszła, że chyba, aby mówić o demokratyzacji, to musimy najpierw porozmawiać o tym, czy państwa członkowskie są gotowe podzielić się z Europą kompetencjami, politykami, które same realizują. Bo dopóki chyba tego nie zrobią, to nie będziemy mieli czego demokratyzować. I pytanie do państwa, czy widzicie państwo takie obszary, w których te państwa mogą ustąpić i oddać części swojej kompetencji. Tu była mowa o trzech sferach, o prawie pracy, o służbie zdrowia, o ochronie środowiska. Czy są jeszcze jakieś? I druga sprawa to taka, czy może nie jesteśmy jeszcze gotowi, ale może już powinniśmy o tym myśleć, żeby te formy demokracji szły również w kierunku demokracji bezpośredniej. Czy uważacie państwo, że to już jest ten czas, żeby o pewnych rzeczach w Europie nie decydował Trybunał i na przykład nie on wyznaczał normy i standardy, albo nie decydowała o tym komisja, ale na przykład obywatele Europy, aby to oni stanowili prawo, które będziemy przyjmować jako pewne minima, jako pewne wspólne rozwiązania, może łatwiej wtedy będzie stosować, respektować i pobudzać to społeczeństwo demokratyczne również w wymiarze europejskim. Dzień dobry, ja nazywam się Radosław Czarnecki, jestem przedstawicielem mediów. Dwa pytania. Pierwsze pytanie. Mówiono wiele o socjalu, tylko jest jedna rzecz. Pani doktor Dziemianowicz mówiła, że nie ma praktycznie różnic między prawicą a lewicą. Trzeba mówić jasno. Tu właśnie są różnice. Prawica daje ludziom socjal na zasadzie jałmużny, jak to robił cały czas Kościół. Lewica ma walczyć o to, żeby upodmiotowić człowieka. I to jest główna różnica. I drugie pytanie, to głównie może do profesora Schroedera i do Gavina. Czy nie jest czas, żeby wybory do Parlamentu Europejskiego odbywały się nie według kryteriów krajowych, ale żeby były normalne partie polityczne, lewicowe, ogólnoeuropejskie. Ja na przykład osobiście nie miałbym żadnych zastrzeżeń, żeby głosować na kogoś, kto jest lewicowcem. Ja jestem lewicowcem z Hiszpanii, z Niemiec, z Grecji, czy z Włoch, czy ze Szwecji. I może to jest główny krok, żeby podnieść rangę w ogóle Europy jako przyszłego jakiegoś jednego organizmu. Dziękuję. Ja chciałam dopytać o ten pomysł stworzenia mediów europejskich. Czy były przymiarki do takiego projektu? Jakby to mogło wyglądać? Przez kogo by było finansowane, prowadzone? Bardzo dobrze, żeby faktycznie powstały i media, i radio, telewizja i radio. Jeszcze tutaj mamy głos. Wojciech Rubecki. Ja chciałem dorzucić jeszcze jeden wymiar do państwa, do naszych rozważań. Mianowicie oprócz tego według mnie najważniejszego wymiaru klimatycznego, tego co ja uważam za zagrożenie, a co pan Rej raczej postrzegał jako szansę, to drugi taki wymiar, drugie olbrzymie zagrożenie według mnie to jest demografia. Europa się starzeje i musimy. Mam wrażenie, że jesteśmy tacy trochę za bardzo wyluzowani. Wydaje nam się wszystkim, że mamy bardzo dużo możliwości wyboru, tylko problem co wybrać. Ja uważam, że mamy bardzo wąski wybór. Musimy stawić czoła tym dwóm zagrożeniom. I każde rozwiązanie proponowane musi moim zdaniem brać pod uwagę, jak będzie ono wpływało na nasz stosunek do tych zagrożeń. To mamy 8 pytań i proponuję, że każdy z państwa po prostu wybierze te kwestie, do których będzie się odnosił. To przypomnę, w pierwszym chodziło o to, czy Unia ma być bardziej że powinna być bardziej zintegrowana, a nie bardziej zdecentralizowana, że nie rozmawiamy już o tym, jak nie powinniśmy rozmawiać o tym, jak zwiększyć demokrację w Unii Europejskiej, ale w ogóle jak uratować demokrację. Padło pytanie o to, czy są takie obszary, w których państwa członkowskie mogłyby oddać więcej swoich kompetencji Unii Europejskiej.
czy demokracja bezpośrednia nie byłaby tu rozwiązaniem, tak żeby te obywatele stanowili prawo, a nie na przykład Komisja Europejska. Pan zwrócił uwagę, że jednak jest poważna różnica między lewicą a prawicą. Padło pytanie o wybory do Parlamentu Europejskiego, o to, czy nie powinniśmy stworzyć ogólnoeuropejskich partii, czy to nie zwiększyłoby więzi z Europą, z Unią Europejską. Jak stworzyć media europejskie, jak one w ogóle miałyby wyglądać, jak miałyby być finansowane. No i pytanie o demografię, czy to nie jest drugie takie największe wyzwanie, które właściwie wiele rozważań stawia pod znakiem zapytania. No może zacznę od tej strony. Dobrze, od pana profesora Gawina. Dobrze, dziękuję. Jeśli jest pytanie, czy Europy powinny być bardziej integrowane, czy dezintegrowane, to zależy, bo na przykład kiedy ten trojka i Unia Europejska, część tego, wymusili, że Grecja musi prowadzić politykę austerity wobec demokratycznych decyzji ludzi w Grecji, ja jestem za bardziej dezintegrację Unii Europejskiej, bo to jest nie chcę, że instytucje Unii Europejskiej wymuszą ludzi prowadzić taką nieliberalną politykę. Ale ogólnie ja jestem za integrację Unii Europejskiej, ale to zależy jak. Nie jestem za integracją europejską, tylko ja jakaś zasada. Abstrakcyjnie ja jestem za to. Nie wiem, czy jest dobrze, czy źle. To jest dobrze, że jeśli idzie kierunek, co myślę, że jest pozytywne. I pan mówi o Brexicie, to jest świetny film ten Brexit. To jest bardzo, ja polecam, to jest bardzo dobry film fabularny o tę kampanię referendum. Niepokojący ten film, ale bardzo dobry. I to jest tak prawda, jak pan mówi, że to jest jak partii można korzystać emocje. Bo dlaczego było referendum Wielkiej Brytanii o sprawie Brexitu? To nie była sprawa, co wcześniej była ważna dla ludzi. Jeśli patrzeć na sondażach, jakie są najważniejsze sprawy w tym czasie, w Unii Europejskiej zawsze było jakieś 8., 10. miejscu, nie było ważne. Dlatego był referendum, bo był konflikt w partii konserwatywnej i był przed wyborami w roku 2015 i aby rozwiązać ich problemy, oni decydowali iść do referendum. To była decyzja oczywiście ten premier Cameron, co ja myślę, że jest najbardziej nieodpowiedzialnym politykiem ostatnich nie wiem ile lat, możemy myśleć jakieś liczby. I to był, więc oni korzystali to nie było, że Wielkie Brytanie wtedy to była fara, demonstracje, przeciw Unii, my chcemy wejść do Unii, nie lubimy Unii. Nie było, ludzie ogólnie były obojętne wobec Unii. Były te atmosfery antyimigracyjne, ale jak w innych krajach europejskich. Dlatego, że no, to był ten zwrot w prawą stronę. Ale to było kompletnie korzystane przez polityków, aby utrzymać władzę. I dlaczego teraz nie mamy rozwiązania? Dlaczego nie mamy deal? Dlatego, że partia konserwatywna, partia rządząca jest podzielona. I to nadal jesteśmy w tym połacie. I według mnie powinny być wybory parlamentarne, aby partia pracy mogły wygrać i Jeremy Corbyn mogły być premierem, ale to jest inna sprawa. Przepraszam, jaka jest pańska odpowiedź na to główne pytanie, które zostało postawione w tym filmie? Jaka będzie przyszłość dla polityki? Oni mieli wizję. Oni mieli wizję, że będzie bardziej demokratyczne, że będziemy wrócić władzę do ludzi, do społeczeństwa. To było kłamstwo. Ale oni przekonali ludzi, że oni mogą robić to. Unia Europejska, ta polityka europejska, oni nie byli w stanie to robić. Ten kampanię za Remain, za pozostaniem w Unii Europejskiej, oni mieli bardzo tylko ogólnie abstrakcyjne hasło, że lepiej jest być w Unii, Unii jest fajnie i tak dalej. Więc takie wizje nie było. Wizje były strony takiej Brexitu. Jeśli chodzi o bezpośrednie demokracje, ja muszę przyznać, że ja mam trochę fobię wobec referendum teraz.
Więc ja nie jestem zupełnie przeciw, ale muszę przyznać, że iść ostrożnie, jeśli chodzi o referendach, bo konsekwencje może być bardzo trudne. Ale może tak, jestem, jeśli są możliwości, tak, ja nie jestem ekspertem tak sfery, ale jestem za. Wybory, ja zgadzam się, nie wiem kto to mówi, ta Radek chyba. Ja myślę, że jest bardzo szkoda, że myślę, że jest trudno wyobrazić, że mogą być taka reguły Unii Europejskiej. Myślę, że jest szkoda, że lewicy nie idzie tę drogę. Bo jesteśmy w sytuacji europejskiej teraz, jest bardzo, bardzo poważny, jeśli chodzi o słabość lewicy w wielu krajach. I że lewicy nie mogły, różne nurty, te socjodemokratyczne nurty i też tym bardziej takie lewicowe, socjalistyczne nurty w Unii Europejskiej, że nie mogli zjednoczyć i mieć jedną lewicową Unię Europejską listę. Wiem, że to jest taka utopia, jeśli chodzi o lewicę, bo lewica musi być podzielona, bo jest nasze, tak nie wiem, to jest nasze skórze, że musimy być podzielone. Ale takie sytuacje, takie zagrożenie za nami teraz, to jest bardzo szkoda. Ja mam nadzieję, że może za 5 lat to mogłoby iść i ten kierunek, bo to jest bardzo dobre, to nawet pokazać, że jesteśmy inaczej. Jesteśmy inaczej do prawicy, że to nie jest ważne, z którego kraju jesteś. I lewicy, to był bardzo dobry krok, ale jak iść tam, ja nie wiem. Doktor Agnieszka Zimianowicz. Dobrze, znaczy ja na to pytanie, czy ta Europa bardziej demokratyczna, przede wszystkim bardziej socjalna, możliwa jest do osiągnięcia tylko jeśli będzie bardziej zjednoczona, jeżeli będzie szła w kierunku takiego federalizmu, odpowiadam w zasadzie twierdząco, tak? Przy czym oczywiście też z tym zastrzeżeniem, że kiedy myślę o silniejszej integracji, to mam na myśli raczej mechanizmy koordynacyjne, raczej określanie właśnie minimalnych standardów. Nie chodzi o przeniesienie 1:1 modelu państwowości, nawet w tym wymiarze socjalnym, co po prostu zaproponowanie pewnych mechanizmów i polityk bardziej skoordynowanych, bardziej skoordynowanych, tak, bardziej spójnościowych. I w zasadzie nie bardzo widzę inną drogę dla budowania socjalnej Europy, ponieważ taka droga budowania polityki socjalnej na poziomie poszczególnych krajów jest, albo natrafia na ograniczenia, albo jest po prostu realizowana, tak jak Pan tutaj zwrócił uwagę, przez środowiska prawicowe w sensie takim instrumentalnym, wybiórczym, doraźnym, więc nie jest to naprawdę budowanie takiego modelu socjalnego. Jeżeli chodzi o ten, też się pozwolę odnieść do tego filmu, bo również go widziałam i również go bardzo serdecznie polecam. Moim zdaniem to jest przede wszystkim film o tym, jak skuteczna może być polityka dezinformacyjna i kampania dezinformacyjna. I to jest w ogóle problem, który zdecydowanie wykracza poza sytuację związaną z Brexitem. To jest w ogóle jedno z najpoważniejszych wyzwań, z którym będziemy, jakby Europa musi się mierzyć. I teraz jest bardzo wielu różnych środowiskach, toczą się debaty, co robić, tak, z polityką dezinformacyjną, z fake newsami, tak. Ta strona postępowa, liberalna, demokratyczna, mam wrażenie, jest bardzo skupiona cały czas na modelu takiego fact-checkingu, który jest oczywiście bardzo potrzebny, ale to jest za mało, tak? To znaczy to moim zdaniem nie wystarczy. Pracuje z medium fact-checkingowym. To jest fantastyczna i potrzebna robota, natomiast problem polega na tym, że to jakby adresatem jest poziom racjonalny, a nie emocjonalny. I to jest w ogóle, to jest potężna wojna, tak? Znaczy to jest wojna informacyjna, która jakby pytanie, jak ją wygrać, jest oczywiście bardzo, bardzo trudne można udzielać takich cząstkowych odpowiedzi typu edukacja bardziej nastawiona na krytyczne myślenie, ale to też za mało, tak, samą edukacją się tego nie zrobi. Myślę, że kwestia też europejskiej polityki bezpieczeństwa, możemy się spierać na temat tego, czy docelowo należy budować armię europejską, czy nie, ale polityka bezpieczeństwa, również bezpieczeństwa cyfrowego, bezpieczeństwa informacyjnego, to z całą pewnością jest istotny aspekt, którym taka Europa, która ma być socjalna i demokratyczna, absolutnie musi się
musi się zająć. I trzecia kwestia to kwestia kontroli technologicznej, tak? Czy znowu regulacji, czy to wielkich korporacji. O tym w ogóle nie rozmawiamy, ale to jest pieśń wcale niedalekiej przyszłości, w jaki sposób radzić sobie ma Unia Europejska i znowu tylko jako całość, bo tego się nie da po prostu sumą działań poszczególnych państwów, z wyzwaniami związanymi z postępem technologicznym, z automatyzacją, ale też z pewną kontrolą znowu prywatną, tak czy korporacyjną nad tymi nowymi technologiami informacyjnymi, w jaki sposób tutaj to regulować. To się z kolei wiąże tutaj z pytaniem o demokrację bezpośrednią. To znaczy demokracja bezpośrednia z pewnością, znaczy nie należy z tego narzędzia rezygnować, ale żeby odpowiedzialnie powiedzieć, że jest to moment, w którym należy po te narzędzia sięgnąć, no trzeba mieć w zanadrzu te mechanizmy polityki bezpieczeństwa. To znaczy, bo demokracja bezpośrednia jest szczególnie narażona na manipulacje, jest szczególnie narażona na dezinformację i po prostu może stać się narzędziem w rękach, no tak jak się stało, tak? Narzędziem w rękach absolutnie niedemokratycznych sił. Jeśli chodzi o to pytanie, jakie obszary mogłyby być oddane, tak? czy to jest oczywiście pole do dyskusji, ale znowu ja myślę, że mówimy tak naprawdę o dwóch rodzajach przekazania kompetencji, ale nie tyle pozbawienia się ich, co jakby po pierwsze pewnej zgody właśnie na przyjęcie ogólnoeuropejskich standardów minimalnych, tak? I jakieś takie ich respektowanie i przestrzeganie, a po drugie określenie takich obszarów, no, których po prostu nie da się realizować bez zintegrowanej współpracy. Była tutaj wspomniana walka ze zmianami klimatycznymi, ze skutkami ocieplenia klimatu. Nie da się tego wyzwania podjąć bez bardzo silnej i skoordynowanej współpracy. Jeżeli mielibyśmy walczyć z rajami podatkowymi, z kontrolą nad korporacjami, to też żadna jedna Polska, Portugalia czy Luksemburg się z tym nie upora. Więc to są takie wymiary, albo standardy, albo po prostu konieczna współpraca. Ja w żadnym momencie nie chciałam powiedzieć, jeżeli powiedziałam, to przepraszam, ale wydaje mi się, że nie ma różnicy między lewicą a prawicą. Z całą pewnością jest i ja ją wyraźnie widzę. To, na co chciałam zwrócić uwagę, to na to, że w sporach, które trawią w tej chwili Europę, ten podział nie jest tak oczywisty, to znaczy nie można powiedzieć, że oś sporu między środowiskami prointegracyjnymi, proeuropejskimi i eurosceptycznymi przepływa po linii lewica-prawica, bo nie, tak? Znaczy, bo środowiska lewicy europejskiej również ponoszą pewną odpowiedzialność za pewną krytykę, czy słabość, czy taką krytykę projektu europejskiego, oczywiście z zupełnie innych powodów, tak? Nie z motywacji rasistowskich czy nacjonalistycznych, tylko ze względu na przykład krytykę, taką zaawansowaną krytykę neoliberalizmu. Z mojej perspektywy to, że Unia Europejska taka, jaka jest dzisiaj, jest niewystarczająca, jest zła, znaczy jest, ma wady, które należałoby skorygować albo nawet radykalnie zmienić, to nie jest jeszcze powód, żeby z tego projektu rezygnować. O to mi tylko chodziło, kiedy mówiłam o tym, że nie zawsze to jest takie proste rozróżnienie. Jeżeli jeszcze chodzi o to, co tu miałam, media europejskie. To jest, myślę, bardziej pytanie do pani redaktor, czy takie próby jakoś były podejmowane. Ja nie znam takich prób, to znaczy nie znam takich prób na poziomie naprawdę ogólnoeuropejskim. Znam wiele inicjatyw oddolnych, takiego sieciowania organizacji, które pełnią trochę rolę organizacji pozarządowych, a trochę starają się budować tą sferę debaty publicznej na tematy ogólnoeuropejskie, ponadnarodowe. No tylko to jest, tak jak mówię, w sferze jakichś takich działań oddolnych. To, na co chciałam zwrócić uwagę, to pewna diagnoza tego braku, tak? To znaczy ja po prostu uważam, że jakaś forma debaty ogólnoeuropejskiej jest niezbędna, jeżeli na serio chcemy mówić o budowaniu europejskiego społeczeństwa, bo to jest obok edukacji, obok instytucji, obok regulacji prawnych, po prostu bardzo ważny element, bez którego bardzo ciężko jest budować społeczeństwo obywatelskie. W jaki sposób miałoby to być zorganizowane? No myślę, że znowu, żeby nie stało się to narzędziem bardzo mocnym i niebezpiecznym, musiałoby to być w jakiś sposób rozproszony, być może właśnie wspierania tego rodzaju oddolnych inicjatyw i jakiegoś takiego sieciowania, ale ja nie mam tutaj pomysłów, tak? Tylko to jest raczej zwrócenie uwagi na to, że po prostu tego elementu nam brakuje. To wszystko. Dziękuję.
I profesor Schroeder. Ja, vielen Dank. Es gibt ja auf der Dziękuję bardzo. Z jednej strony mamy to naprawdę bardzo trudne położenie Europy ze względu na zagrożenie dla spójności, Brexit, Katalonia, ruchy nacjonalistyczne, prawicowy populizm, to są wszystko środki wybuchowe, podważające model europejski. Mamy kilka rządów europejskich, gdzie populiści prawicowi są u władzy, gdzie nie tylko kształtują nastroje, ale gdzie mają konkretny wpływ. W ostatnim tygodniu we Włoszech spotkanie wielkich sił populistycznych w Europie, które prężyły tam muskuły, stwierdzałem, że teraz ruszamy. A więc spójność jest zagrożona, eurosceptycyzm wkroczył do polityki na najwyższym szczeblu, a z drugiej strony mamy duże wyzwania, które rozwiązać możemy tylko na płaszczyźnie europejskiej. Europa stanowi 5% ludności świata i dalszy rozwój będzie na pewno taki, że za 20 lat będziemy stanowić tylko 3% ludności świata. A więc jeżeli nie poradzimy sobie z głównymi problemami, a jest to prawdopodobnie klimat, jest to prawdopodobnie kwestia polityki przemysłowej, polityki gospodarczej, rozwój własnych standardów, aby w konkurencji globalnej mieć własny standing, to nie jest tak jak dawniej w przemyśle węgla i stali, kwestia własnych surowców. Nie, to jest pytanie o to, kto wpływa na świat poprzez media, kto ma media w ręce. Na gronie mamy europejską opinię publiczną za pomocą CNN. Więc mamy takie media, które budują europejską opinię publiczną, ale nie mamy żadnej prawdziwie europejskiej opinii, nie mamy takiego europejskiego źródła, więc są to kwestie, na które trzeba się zabrać. Od strony strategicznej oznacza to, że nie można powiedzieć, że tego, że proces integracji zaczął się potykać, renacjonalizacja pojawia się jako wielka szansa, nie możemy nic zrobić. Nie. Demokracja to jest zawsze dążenie do pozyskania poparcia oraz dążeniem do pozytywnego rozwoju spraw. Demokrację nie ustabilizujemy przez to, że osiągamy zemocjonalizowane poparcie. Nie, demokracja będzie miała szansę tylko wtedy, jeżeli będzie potrafiła jednocześnie rozwiązywać problemy. I tu należy wyjaśnić, jakie problemy Europa może rozwiązać, których państwa narodowe nie są w stanie rozwiązać samodzielnie. I w tym procesie myślę, należy uczyć się z tego, co miało miejsce w ostatnich latach. Ja jestem ściśle przeciwko bezpośredniej demokracji na szczeblu europejskim. Nie powinniśmy być naiwni, bo jest jasne, że przy tych zdolnościach demagogów i sił zainteresowanych oznacza to, że demokracja bezpośrednia może być wykorzystana przeciwko racjonalnym rozwiązaniom. Mamy procedurę komitologii, a więc w gremiach eksperckich przygotować dobre rozwiązania, ale żeby dobre rozwiązania były jednocześnie rozwiązaniami demokratycznymi, musi istnieć możliwość ich dyskutowania, musi istnieć możliwość ich demokratycznej weryfikacji. I to będzie działo się silniej na płaszczyźnie narodowej we współpracy z płaszczyzną europejską. Na wstępie powiedziałem, że nie mamy wyborów europejskich, nie, mamy wybory narodowe. 200 partii próbuje robić swoją robotę, żeby pod hasłami Europy ugrać coś dla siebie. Ale próbujemy dążyć do łączenia partii europejskich po to, żeby nie zastąpić, ale uzupełnić szczebel narodowy. I myślę, że tu mamy jeszcze dużo do zrobienia, że tu są jeszcze raz wracamy do płaszczyzny strategicznej. Potrzebujemy Europy i musimy Europę rozwijać dalej. Ona nie może się zatrzymać. Powinna czynić rzeczy właściwe, a czynić rzeczy właściwe oznacza
precyzyjnie wypracować to, co można robić i wiedzieć, czego robić nie można. Podczas kryzysu gospodarczego zobaczyliśmy, gdzie leżą granice. Bo jak Europa staje się kozłem ofiarnym, jeżeli jest pretekstem do żądania renacjonalizacji, to jest to zwycięstwo pyrrusowe. Stąd też trzeba zabiegać o to, żeby Europa robiła te rzeczy, które potrafi robić lepiej niż podmioty narodowe, a na pewno klimat, to cała kwestia polityki przemysłowej. Właśnie jeszcze raz widzieliśmy przykład, gdzie za sprawą Komisji Europejskiej uniemożliwiono rozwiązanie europejskie, gdzie chodziło o fuzję Alstomu i Siemensa w produkcji szybkich pociągów. Nie, to jest problem. Potrzebujemy wielkich europejskich czempionów, którzy będą w stanie grać w lidze międzynarodowej. Jak Europa nie będzie miała własnych czempionów, nie będzie miała własnych standardów, to nie będzie miała żadnych szans ze Stanami czy Chinami. Więc nie chodzi tylko tu o nasze konflikty wewnętrzne, nie, bo te tutejsze konflikty kulturowe czy tożsamościowe są przeszkodą na drodze do tego, aby być równouprawnionym graczem na płaszczyźnie globalnej. A więc raz, Europa musi poradzić sobie z integracją kulturową czy przemysłową. Tożsamość kulturowa nie stała się wielkim problemem, bo Europa rozwinęła też postęp deregulacji, nie, ale ona też promowała standardyzację, która często przez państwa narodowe jest odrzucana. A więc kwestia kulturowa, należy zastanowić się, czy obszarom narodowym nie należałoby oddać szerszą autonomię, nie próbować wkraczać w tych spraw. Jeżeli się to nie uda, to zaczyna pojawiać się za dużo piasku w trybach projektu europejskiego. I to też jest dużą różnicą między lewicą a prawicą. Europa jest projektem jako całość projektem technokratycznym. Była to zawsze droga trzecia, nie jest ani lewica, ani prawica, nie jest to struktura technokratyczna i pytanie brzmi, czy tę Europę nie można by pokierować bardziej w lewą stronę, chroniąc mniejszości, czyniąc jej przedmiotem formy emancypacji, ale z jednocześnie realistycznym spojrzeniem na społeczeństwo światowe, stwierdzając, że za naszym progiem rzeczy odbywają się znacznie dynamicznie niż u nas. Starzenie się, struktura demograficzna. Aktualnie Europa na 2,3 zatrudnionych mamy jednego emeryta, rencistę. Za 50 lat na jednego emeryta przypadnie 0,9 zatrudnionego. W Afryce wygląda to inaczej. Jest to młody kontynent, w Chinach wygląda to inaczej i w Stanach też wygląda całkiem inaczej. To znaczy, trzeba być zainteresowanym stworzeniem tutaj całkiem innej demografii. Bo ta demografia świadczy o wyczerpaniu, świadczy o trudnościach w dalszym rozwoju tego kontynentu, bo kontynent, jak i społeczeństwo, musi cechować się pewną dynamiką, musi żyć z napięcia między pokoleniami. A jeżeli ten rozwój idzie w stronę patologiczną, to jest to dla mnie problematyczne. Gdyby nam się udało uzyskać jakiś Green Deal albo jakieś polityki inwestycyjne, to musimy to zmienić. A więc potrzebujemy silniejszej demokratycznej Europy z silnymi państwami narodowymi. Od państw narodowych będzie pochodzić siła dla Europy, ale te państwa narodowe są dzisiaj inne niż kiedyś. One same muszą być nakierowane na Europę, same muszą znać swoje granice, bo nie mogą być to państwa narodowe wieku XIX czy XX. Nie, muszą być to państwa narodowe, świadome faktu, że pewne rzeczy mogą robić, ale pewnych rzeczy robić już nie mogą i potem potrzebni są im inni, potem trzeba
trzeba się z innymi koordynować i potem potrzebujemy bardziej demokratycznej, bardziej socjalnej Europy, będącej silnym podmiotem gospodarczym, która także będzie miała swoje kompetencje w zakresie nowych technologii. Kończymy, tak? Bardzo dziękujemy za te różne perspektywy na jakoś jeden bardzo szeroko jeden pomysł. Ja Państwu bardzo dziękuję za przybycie, za ciekawe pytania. Bardzo dziękuję naszym panelistom za ciekawą wymianę opinii i przede wszystkim wielkie podziękowania dla moderatorki za wspaniały przebieg naszej rozmowy. Wydaje mi się, że to, co udało nam się osiągnąć podczas tej dzisiejszej dyskusji, a co wydaje mi się z deficytem debaty publicznej w Polsce, to jest spojrzenie na kwestię europejską nie z perspektywy krajowej, tylko z perspektywy europejskiej, bo wydaje mi się, że od początku naszej obecności, naszego kraju w Unii Europejskiej, polska debata publiczna jest przede wszystkim skupiona na pozycji naszego kraju w ramach Unii Europejskiej, natomiast w debacie publicznej brakuje perspektywy my jako Europejczycy, jakiej Europy chcemy. Wydaje mi się, że warto podkreślać, że stawką zbliżających się wyborów europejskich nie będzie to, czy Polska będzie w Unii Europejskiej, czy nie, bo nie o tym będzie decydować Parlament Europejski, tylko stawką będzie to, jaka będzie Europa i czy będzie ona bardziej demokratyczna i solidarna, i to jest właśnie moim zdaniem najważniejsza stawka tych wyborów. Serdecznie Państwu dziękuję. Nasze spotkanie zostało utrwalone, także zachęcam do przekazania informacji tym osobom, które nie mogły dzisiaj z nami być, że będzie nagranie filmowe. Wszystkie publikacje, które są wystawione, są do Państwa dyspozycji. Życzę Państwu miłego wieczoru i do zobaczenia na kolejnych konferencjach i spotkaniach. I wielkie podziękowania oczywiście dla Panów tłumaczy, którzy jak zwykle profesjonalnie, bardzo, bardzo dziękujemy, profesjonalnie zapewnili nam tłumaczenia, aby to przebiegało sprawnie. Miłego wieczoru.